Panie dzieciaki, proszę bardzo. Tutaj do władz, szczególnie do panu burmistrzu, miał takie zapytanie, postulat. Czy są pomysły, czy może jest realizowane jakieś następne strefy ekonomiczne? Dlatego, że Wschowa potrzebuje jakiegoś takich impulsów rozwojowych, to jest niewątpliwe. I wiemy, że jedna taka strefa została w jakiś sposób sprzedana. Miejmy nadzieję i myślę, że tak będzie, że to będzie z pełnym sukcesem. Ale jak to bywa w przedsiębiorczości, że trzeba wiele projektów realizować, żeby nie wszystkie się udają. I czy właśnie są jakieś koncepcje, żeby kolejne strefy, może niekoniecznie takie duże, najróżniejsze, żeby zachęcać inwestorów, żeby to nasze miasto nabrało takiego większego życia, nie? To tak bym miał tutaj zapytanie. No dobrze, może tak na gorąco, teraz nie będę się do tego odnosił. No to potwierdzam, tak? Czyli została przygotowana pewna strefa aktywności gospodarczej przy wjeździe ze Wschowy w stronę góry Siednicy. Uzbrojenie tej strefy było wykonywane również z udziałem środków Unii Europejskiej, ale to były jeszcze środki przed wejściem Polski do Unii, to z funduszu FARE. I potwierdzam, że w roku 2009 w czerwcu, czyli niedługo, za dwa miesiące, miną dwa lata od tego faktu, dokonaliśmy sprzedaży tych terenów jednemu dużemu inwestorowi, którym jest grupa Sweetwood, czyli firma będąca częścią koncernu IKEA, produkująca meble, które są później w salonach IKEA sprzedawane. Firma nieanonimowa, bo obecna w województwie lubuskim, w ogóle w Polsce, ale w województwie lubuskim, w rejonie Babimostu, Zbąszynka, Zbąszynia, takie trzy duże zakłady, największy w rejonie Zbąszynka, w miejscowości Klastawa. W sumie w tej grupie trzech zakładów pracuje około 2000 osób. Ta liczba mogła w ostatnim czasie się może zmienić, bo wiemy, że generalnie na świecie, w świecie gospodarki, to jest echa kryzysu światowego również do Polski dotarły, ale myślę, że mówienie ciągle o grupie, że 2000 pracowników w tych trzech zakładach, to ma sens. No i właśnie ta firma zakupiła około 60 hektarów terenów we Wschowie z zamiarem wybudowania tutaj fabryki mebli. Zgodnie z warunkami kontraktu, który został zawarty, taka fabryka powinna powstać i zacząć funkcjonować, działać w terminie nie dłuższym niż 5 lat od momentu kupienia. Także ciągle jeszcze tych parę lat teoretycznie jest do tego, aby te warunki spełnić. Oprócz tego, że te 5 lat jest narzucone w kontrakcie jako graniczna data, jest tam zapis, że w tym pierwszym momencie rozpoczęcia działalności prace w tej fabryce powinny znaleźć co najmniej 300 osób. Że jest to najmniejszy pracodawca, nie ma większego pracodawcy jak 300 osób w tej chwili na terenie naszego miasta i gminy. No i mi pozostaje cierpliwie czekać na realizację tych zamierzeń. Zobaczymy, tak, co będzie. Mamy kontakt z firmą, przedstawiciele kontaktują się kilka razy w roku. Nie usłyszeliśmy jeszcze żadnego słowa, z którego wynikałoby, że wycofują się i nie będą budować tej fabryki. Jesteśmy ciągle zapewniani, że tak, że ta inwestycja nastąpi, natomiast mówią, mamy czas, cierpliwie czekajmy. Zawsze w spotkaniach z przedstawicielami Sweetwoodu biorą udział pracownicy Wydziału właśnie Promocji Rozwoju i pani Eleno Żmierzowiec, pani Ania Ufnia, którą też witam, jest obecna na sali. No i tyle w sprawie tej strefy. Natomiast pytanie pana Mieczysława dotyczyło, czy nowe tego typu strefy będą powstawać. Ja uważam, że jest to wymóg chwili. Powinniśmy to zrobić. Taka też dyskusja, takie sugestie, takie wnioski ze strony Rady Miejskiej tej kadencji już były kierowane, ale też w poprzedniej kadencji już taką potrzebę dostrzegaliśmy. Pragniemy w tej chwili ten rok wykorzystać na to, aby przygotować pewne projekty dotyczące uzbrojenia i przygotowania do ewentualnego zagospodarowania terenów, które leżą pomiędzy ulicą Nowopolną we Wschowie, a drogą krajową nr 12, czyli wyjazd w stronę Leszna, czyli są to tereny znajdujące się za
prosperującymi dzisiaj zakładami, takimi jak AgroChamp, to dawny Agromas, w tej chwili zakład produkujący pieczarki, pan Jan Pawielowski, widziałem, że jest na sali prezes tej firmy, wcześniej Marino, czyli w tym rejonie, ale w stronę drogi krajowej nr 12 na Leszno, te tereny chcieli przygotowywać jako kolejne tereny do zagospodarowania przez zakłady produkcyjne. No i jeszcze jeden komentarz do tego, bo to wszystko kosztuje. To jest kwestia doprowadzenia tam wody, kanalizacji i wybudowania drogi dojazdowej, bo dzisiaj są to takie dosyć, bym powiedział, no, szczere pola i z jakimiś drogami ewentualnie na wierzchni gruntowej. Takie polne drogi nam widnieją. To jest inwestycja na pewno spora. Natomiast pojawia się szansa pozyskania środków na tego typu przedsięwzięcie, ponieważ województwo lubuskie otrzymało, tak jak kilka innych województw, dodatkowe środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach tak zwanej krajowej rezerwy wykonania. To jest około 200 milionów złotych będzie do rozdysponowania na całe województwo. Spodziewamy się, że na początku przyszłego roku. Został w tej chwili przez zarząd województwa zatwierdzony taki schemat, na jakie przedsięwzięcia mogą być te pieniądze przekazywane. I jednym z takich przedsięwzięć jest właśnie tworzenie takich obszarów aktywności gospodarczej, więc myślę, że powinniśmy przynajmniej spróbować z tej szansy skorzystać i taki zamiar mamy. Oprócz tego jeszcze zamierzamy przygotować projekty z dziedziny edukacji, czyli projekty dotyczące modernizacji obiektów takich szkolnych, szkoła nr 2, nr 1, gimnazjum nr 1, czyli te starsze obiekty na terenie miasta, bo również w tych 200 milionach jest 31-20 milionów na lokalny oświat. Więc taki plan jest ze strony gminy. Konkretnie w którym roku firma zacznie budować fabrykę? Czy jest w kontakcie, czy zaznaczone jest, czy ta firma może, a nie musi budować, czy może to sprzedać? Jak to wygląda? Bo dokładnie się dowiedzieć, my też chcielibyśmy się wszyscy dowiedzieć, jak to wygląda w kontrakcie, czy jest zastrzeżone, że jeżeli oni nie będą budować do tego i do tego roku, nie wiem, będą płacić jakieś kary, czy proszę nam wszystkim powiedzieć, w którym roku firma zacznie to budować? Ja, znaczy mam wrażenie, powtórzę, że już to powiedziałem. Ja nie wiem, kiedy zacznie firma budować, ponieważ w kontrakcie jest zapisane to, co przytoczę raz jeszcze, że w ciągu 5 lat od podpisania aktu notarialnego, czyli w czerwcu 2014 roku, powinna najpóźniej być uruchomiona fabryka zatrudniająca co najmniej 300 osób. I taki zapis nie jest podobny. Czy firma zacznie budować w tym roku, czy w przyszłym roku, czy w 2013 roku, to już jest jej jakby, no, w tym momencie indywidualna sprawa. Jest górna granica, tak? Czerwiec 2014. Jeżeli ten termin nie zostanie dotrzymany i fabryka nie zostanie uruchomiona w tym terminie, to w kontrakcie są przewidziane kary umowne. Ja przepraszam, ale nie podam Państwu dokładnej kwoty w tej chwili. To jest ileś procent, nie wiem, 20%, ale to jest dobrze, nie wiem, do weryfikacji. Nie chcę, żebyście Państwo tego trzymali się jako sprawdzona i pewna informacja od kwoty, którą nabyli. Jeżeli cena sprzedaży netto to było 4 miliony 700 tysięcy, brutto to było 5 tysięcy odpowiednio z kawałkiem, no to jest to kwota rzędu miliona złotych, tak, którą trzeba byłoby zapłacić jako karę umowną, to po pierwsze. Po drugie, gmina ma zastrzeżone prawo odkupienia. Pytanie, ale po cenie, którą firma zapłaciła, czyli no minie 5 lat, cena nie może się tutaj zmienić. Pytanie, czy byłoby zasadne, żeby gmina korzystała z tego prawa odkupienia, ale takie jest. Także na pewno firma nie może sprzedać tego komuś innemu. Czy w pierwszej kolejności no to prawo ma zastrzeżone gmina. No to z tych najistotniejszych warunków
kontraktu, no to było w warunkach przetargu, w ogłoszeniach w prasie, w ogłoszeniach publicznych na naszym internecie te warunki były podawane, no zostały przepisane do aktu notarialnego. W ciągu tego okresu wpływają podatki z tego grunty? Jest przed? Czy wpływają podatki z tego grunty? Tak, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o stawkach podatku od nieruchomości płacony jest w naszej gminie, jak i w innych gminach, podatek od gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego został taki odrębny plan dla tej strefy opracowany i uchwalony przez Radę Miejską. Te tereny są przeznaczone pod produkcję i usługi. W związku z tym od całych tych 60 hektarów no jest płacony podatek zgodnie ze stawką, która jest, wynika z uchwały i mogę Państwa zapewnić, że firma Swigwood w terminie, regularnie, bez żadnego problemu te należności reguluje. Czy możemy wiedzieć, jaka to jest sprawa? Nie odpowiem tej chwili. Ale nie jest tajemnicą. No to wystarczy z uchwały Rady Miejskiej wziąć odpowiednią stawkę, przemnożyć przez 60 hektarów i wyjdzie. Możemy to zrobić nawet jutro w urzędzie i do pana Wodka zadzwonić. Pan telefon do mnie, proszę zrobić jutro ja. 60 hektarów razy 10 tysięcy metrów kwadratowych. Pan dyrektor. To jest dużo zer, ja nie wiem, czy to kalkulator. Jeszcze może, żeby uspokoić trochę odpowiedzi na pytanie pana dotyczące tego, czy to jest efektywna inwestycja. Powiem tylko, że na ostatnim spotkaniu z panem Christerem Granem, który jest reprezentantem firmy Swift, bo tutaj w naszych wszystkich rozmowach, a spotkanie to miało miejsce panu burmistrzu może miesiąc temu, nie sprawdzę. No, około miesiąca. Pan Christer Gran zapewniał nas, że firma Swift, wiemy o tym od dawna, że firma Swift ma swoje przedstawicielstwa rozsiane po całym świecie i ku naszemu zaskoczeniu, ale i radości stwierdził, że Swift Polska przynosi najlepsze wyniki finansowe. Są ich determinacja do tego, aby ta inwestycja z całą pewnością się w Wschodzie odbyła, jesteśmy tego całkowicie pewni. Natomiast, no, panie naczelniku, ja bym jednak miał prośbę, nie składajmy deklaracji za Polskę. Tak? Ja dzisiaj trzymam się aktu notarialnego, warunków przetargu, mamy datę graniczną. Wiecie Państwo, niedawno było trzęsienie ziemi w Japonii, elektrownia atomowa, która miała podobno nie wybuchnąć, wybuchła. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, tak? Dlatego ja jakby doradzam pewnego rodzaju jednak dzisiaj trzemięźliwość i oczekiwanie cierpliwe na wypełnienie tego kontraktu. I prosimy o pytanie. Czy firmy gminne, nasze tu miejscowe, są w jakiś sposób chronione, jeżeli chodzi o wykonawstwo? Bo tu padło na przykład Orlik. Orlik to jest dofinansowany z Unii Europejskiej i tam się pewne prawa łączą. I między innymi Orlik jest budowany na szkole zawodowej. Tam wykonywały zadania firmy miejscowe i z tego co wiem, nikt nie dostał ani złotówki, oprócz tego, że mamy podatki za dwa dni do zapłacenia. Dziękuję. To tylko o tyle, czy w jaki sposób firmy są chronione, bo poza tym, że jesteśmy zawsze podwykonawcami, bo nikt nie może startować, jesteśmy za mali, żeby po prostu wykonywać samemu, to zawsze jesteśmy podwykonawcami, którzy nie otrzymują pieniążków. Dziękuję. No ja odpowiem tak. Małe sprostowanie. Cały program dotyczący budowy boisk Orlik 2012 to jest program rządowy, dofinansowywane z pieniędzy państwa polskiego, nie z Unii Europejskiej, czyli gminy plus samorząd województwa, czyli marszałek i plus Ministerstwo Sportu. Takie trzy podmioty biorą udział w finansowaniu tych przedsięwzięć. Po drugie, co do inwestycji na terenie zespołu szkół zawodowych, ja się w ogóle nie wypowiem, ponieważ jest to inwestycja prowadzona przez powiat wschodzki. Ja reprezentuję gminę Wschowo, odpowiadam za inwestycje gminne. Wiem, jedna gmina wybudowała Orlika przy szkole podstawowej.
Rachunkowej nr 1 na Kazimierza Wielkiego. Wszystkie zobowiązania gminy wobec wykonawców zostały uregulowane, inwestycja została rozliczona, dotacje ze strony marszałka i Ministerstwa Sportu wpłynęły na konto gminy, a wiem, że tam również były zaangażowane firmy miejscowe, może nie w jakiejś ogromnej ilości, ale nie spotkałem się z roszczeniami, jakoby te firmy nie otrzymały stosownej gratyfikacji, więc to tyle z mojej strony. Natomiast zespół szkół zawodowych prowadzony przez powiat, pytania myślę bardziej do zarządu powiatu czy do pana starosty. I druga rzecz, no trudno mi odpowiedzieć, ja nie znam takiego mechanizmu, który mogłaby prowadzić gmina, który by chronił no, miejscowych wykonawców przed tego typu problemami. Myślę, że ten problem generalnie dotyczy firm w całej Polsce. Jeżeli ktoś decyduje się być podwykonawcą jakiegoś potentata czy większej firmy, no to jakieś mechanizmy ochronne stosowane w polskim prawie zapewne istnieją. Natomiast jeszcze raz powtarzam, ja nie znam takich mechanizmów, które mogłaby gmina na rzecz przedsiębiorców miejscowych zastosować, co nie oznacza, że ich nie ma. Bo ja mówię wprost uczciwie, że ja nie znam i my we Wschodzie nie stosujemy. Natomiast jeżeli są takie mechanizmy zgodne z prawem, które wytrzymają ustawę o finansach publicznych, no to też byłbym wdzięczny za podpowiedzi. Między innymi mogłyby te nasze spotkania służyć, żeby może i wprowadzać takie rozwiązania, które są w innych gminach stosowane, a o których my po prostu nie wiemy. Instytucja finansująca nie płaci głównemu wykonawcy, dopóki nie otrzyma potwierdzeń od wykonawcy głównego zapłaty podwykonawcom. Rzeczywiście takie mechanizmy są stosowane. To rozumiem tak. Można to wymóc na wykonawcy głównym. Natomiast jeszcze raz, jeżeli ja nie znam takiego przypadku, który dotyczyłby inwestycji realizowanej przez gminę Schowa pod moim kierunkiem, w której podwykonawca miejscowy miałby tego typu problem. No, nikt nie zgłaszał u mnie tego typu problemu. Gdyby tak było, to pewnie musielibyśmy jakoś zareagować i, no, i też dziękuję za podpowiedź. To jest jedna rzecz, tylko to jest kolejna firma. Zostałem na renowianie. Coś na rzecz obecnej płatnościami będzie. Chyba nikt zapłacony. No za pan panie burmistrzu, chciałbym, abyśmy teraz już ze strefy człowieka wracali z powrotem do urzędu, albo w okolice chociażby urzędu. I pytanie moje brzmi, czy byłoby wielkim problemem zarówno dla burmistrza, czy rady miasta, ażeby poprosić, już nie mówię nakazać, ale poprosić swoich pracowników, którzy przyjeżdżają rano do pracy na godzinie tam 7 z minutami, czyli może na godzinę 8, ażeby parkowano samochody na dzisiejszym przepięknym parkingu przy kościele na placu klasztorowym, tam, nie, przy kościele, przepraszam. Natomiast miejsca parkingowe przed ratuszem zostawić dla petentów czy zainteresowanych, którzy przyjeżdżają do urzędu, no i muszą wykonać kilka rund honorowych wokół ratusza i na końcu wyjechać gdzieś na peryferię miast i próbować dostać się do ratusza. Czy jest to możliwe? Ja się deklaruję, że tak. Użył pan, panie Jarku, bardzo ważnego słowa w swoim wystąpieniu. Poprosić, ponieważ rynek jest drogą publiczną. Dzisiaj w zarządzie powiatu, co też jest pewnego rodzaju no, dziwną sytuacją, ale zapewniam Państwa, prowadzimy w tej chwili procedurę, która zmierza do przejęcia przez gminę trzech ulic powiatowych. Mam na myśli tutaj rynek, ulicę Ratuszową i ulicę Kilińskiego. Te trzy ulice to są jedyne ulice powiatowe w obrębie murów miejskich i po przejęciu tych trzech ulic w obrębie przynajmniej murów miejskich będzie jeden zarządca, czyli gmina. I teraz tak, jeżeli jest to droga publiczna i można tam się zatrzymać, to każdy obywatel, w tym również pracownik urzędu, ma takie prawo, więc oczywiście można poprosić, natomiast nie mogę wydać polecenia służbowego zakazującego parkowania na drodze publicznej, bo będzie to dyskryminacja, ograniczanie praw obywatelskich i można jeszcze jakby brnąć dalej w tą rzecz. Natomiast wywołał pan temat, który
który myślę powinien wypłynąć w czasie naszego spotkania. Ja może wykorzystam tą okazję, żeby dwa słowa powiedzieć. Otóż na pewno Państwo słyszeliście, bo był taki moment gdzieś rok temu, kiedy było trochę, no nie wiem, szumu medialnego pewnych informacji dotyczących przymiarki do wprowadzenia płatnej strefy parkowania w centrum miasta. Ja z panem Andrzejem Gasem miałem przed spotkaniem okazję wymienić poglądy na temat, jak ewentualnie ten problem wprowadzać. Natomiast myślę, że nie ma dzisiaj, no nie ma dzisiaj dyskusji, czy wprowadzać. Ja uważam, że jest to konieczne. To powinno w sposób zdecydowany jakby upłynnić, albo inaczej zwiększyć szansę na możliwość zaparkowania w celu załatwienia konkretnej sprawy, czy zrobienia zakupu, czy załatwienia sprawy w urzędzie, a nie zostawienia samochodu, który nieraz stoi tydzień nieruszany i blokuje centrum miasta, albo stoi samochód z karteczką, że sprzedam i jeszcze podaje cenę, czyli robi się taki autokomis na drodze publicznej. Natomiast powiem Państwu tak, istotnym elementem tej strefy w naszym mieście miała być ulica Niepodległości. Też główna ulica handlowa, która jest w ciągu dnia, no można powiedzieć w 100% po tej prawej stronie, jak siedzi od klasztoru, zastawiona samochodami. Myśmy dosyć długo ustalali warunki z Urzędem Marszałkowskim, bo to jest droga wojewódzka zarządzana przez województwo. Wypracowywaliśmy również stanowisko wspólne z powiatem, ponieważ część ulic, tak jak mówię, chociażby Ratuszowa, Rynek, ale również Westerplatte, to są drogi pocztowe, to są ulice powiatowe. I kiedy już wreszcie uzyskaliśmy to porozumienie i mogliśmy przystąpić do wdrażania w życie, w międzyczasie weszła w życie uchwała Rady Miejskiej, która stworzyła taką strefę, ale ona jest dzisiaj na papierze, w sensie uchwały, daje prawną możliwość działania. Ogłosiliśmy nawet przetarg na wybór wykonawcy, bo zwyciężyła taka koncepcja, że wybierzemy firmę, która prowadzi działalność gospodarczą, zajmuje się takimi strefami parkowania. Ta firma przygotuje parkomaty, oznakuje tą strefę, utworzy biuro strefy, do której można przychodzić z różnymi i kupić takie abonamenty, czy żeby ewentualnie zapłacić opłatę taką karną za nieumieszczenie tej opłaty w parkomacie i tak dalej. No i pierwszy przetarg okazał się nieskuteczny, zgłosiła się tylko jedna firma, która notabene postawiła bardzo wygórowane warunki, praktycznie prawie, tam nie wiem, czy 80 czy 85% zysku chciała no, zachować dla siebie. My robiliśmy takie rozeznanie w Kościanie, nie wiem, w Lesznie, w Górze i wydawało nam się wtedy, że taki podział zysków pół na pół, czyli 50% dla nas, 50% dla tej firmy jest no, adekwatny dla tej sytuacji. I kiedy unieważniliśmy ten przetarg, to praktycznie weszła do realizacji rewitalizacja i stanęliśmy przed bardzo istotnym problemem, ponieważ w przeciągu 2 lat przewidywane były różnego rodzaju prace drogowe i na rynku, i na Łaziennej, na Ratuszowej, które miały być elementem tej strefy. Trudno było ułożyć tak warunki przetargu, żeby firma miała jasność, ile miejsc, w jakim czasie będzie to tak naprawdę do dyspozycji. Dodatkowo rozpoczęła się inwestycja dotycząca pierwszego etapu obwodnicy, która zaskutkuje tym, że po oddaniu jej do użytku droga wojewódzka dzisiaj numer 305 od ronda przy wyjeździe na Nową Wieś, na Wolsztyn, od tego momentu poprzez Entermarsze, tutaj dalej ulicę Wolsztyńską, Niepodległości, koło klasztoru księdza Andrzeja Kostki, stanie się z mocy prawa drogą gminną. Czyli droga wojewódzka będzie miała nowy przebieg poprzez obwodnicę i Obrońców Warszawy na rondo do Szkoły Muzycznej, natomiast ta ulica dzisiaj, te ulice wojewódzkie staną się z mocy prawa ulicami gminnymi, czyli Niepodległości między innymi, tak, będzie już w gestii gminy. I teraz biorąc pod uwagę z jednej strony rewitalizację, z drugiej strony przejęcie ulicy Niepodległości, zdecydowaliśmy się podjęliśmy pewną decyzję. Ona może być krytykowana, natomiast ona jest na dzisiaj podjęta, czyli nie wracamy do tematu płatnej strefy parkowania do momentu zakończenia tych spraw, o których przed chwilą powiedziałem, a to oznacza, że tak realnie w roku 2012
powinna ta strefa zostać uruchomiona. No i dzisiaj takie jest nasze stanowisko i wtedy już razem z Niepodległością jako gminną. I to powinno moim zdaniem rozwiązać i ten problem, bo wtedy jeżeli pracownik ratusza będzie chciał przyjechać do pracy samochodem i postawić go gdzieś w okolicy ratusza, no to proszę bardzo, ale za 8 czy tam 8,5 godziny trzeba codziennie tak rzucić odpowiednią kwotę. Pytanie, czy kogoś będzie na to stać, czy będzie chciał w ten sposób działać. W ciągu miesiąca wybiera się to jakaś na pewno znacząca kwota, więc nie sądzę, tak, znając zarobki pracowników ratusza, żeby na to się decydowali. To już tak trochę żartobliwie. Bardzo prosimy. Panie burmistrzu, tak wracając do tej sprawy rewitalizacji, ona zrobiła już tyle zamieszania nam tutaj na rynku i w okolicach wszędzie i chcielibyśmy prosić, że jeżeli będzie teraz dalszy etap tych prac robionych ziemnych i tak dalej, to żeby to ustalanie ruchu było wcześniej no, troszeczkę przemyślane, bo to co się ostatnio działo przy tych pierwszych pracach to była tragedia i to zanim to się wyrównało, to nie mi odpadło. 2 miesiące, 3, to przecież to było straszne. Myśmy prosili, żeby tych specjalistów, nie wierzymy specjalistom, ale żeby ich jeszcze trochę, że tak powiem, przejdzie, zanim to się będzie uruchomione, bo wiem, że te prace będą się dalej toczyły. Ja mam prośbę o doprecyzowanie, o jakim zamieszaniu to mówię? No zamieszanie było takie, że znak drogowy nastawiono dookoła tak, że ludzie już w ogóle nie wiedzieli jak jeździć i dobrze się to nie skończyło jakąś tragedią, bo było naprawdę strasznie. Zresztą parę burmistrza, że też tak wyraźnie za to, żeby coś zrobić. A pracownicy, którzy byli za to odpowiedzialni, to w ogóle uważali, że oni tak dobrze zrobili. No więc ja bym prosiła, żeby ich teraz jak będzie zamykane, bo przypuszczam, że będzie zamykane znowu przejazdy i zmiana miejsca ruchu tutaj w obrębie Starego Miasta, żeby ich no, przeegzaminować, zanim to zostanie otwarte. Tak, próbę trzeba zrobić. Sami muszę przejechać. Bez komentarza, no do realizacji. Jak nie mówię tak dobrze po polsku, to przepraszam, bo nie jestem Polak, ale inwestuję trochę tutaj w Szkowie. Pierwsze, jak chciałbym mówić, idzie bardzo dobrze tutaj, współpracuję w gminie, nie mam problemu, ja mogę iść do wiceprezydenta, do wiceburmistrza, albo do rejnus, nie mam problemu. To idzie. Jeden, jak chciałbym mówić, do prośba też do gminy albo do burmistrza, to jest taki, że normalnie na gminie powinien być taki bank, że może przelewać. Czy nie możesz gotówkę tutaj jechać w kieszenie i płacić wadem albo co? To jest problem. Jest dodatkowo na ten bank, musi jeszcze płacić, jak płacić pieniądze. To ja jeszcze nigdy nie spotkałem, ale tutaj tak. Jedynie tak. Ja może tytułem uzupełnienia, pan burmistrz być może nie o wszystkim wie. Pan Jan jest inwestorem, który zakupił niedawno, znaczy niedawno, parę miesięcy temu działkę na Zaciszu we Wschodzie. To jest działka, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie naszej kaplicy, tam zamierza zainwestować budynek wielorodzinny. Mieszkaniowy, tak, z usługami na dole. To jest taka Państwa informacja, że tam niebawem coś pięknego powstanie. A jeżeli chodzi o te przelewy, to panie burmistrzu, chodzi o to, że pan w momencie, kiedy chciał wpłacić wadium w wysokości 40 tysięcy na przetarg, to przywiózł te pieniądze w kieszeni i razem ze mną usiłowaliśmy te pieniądze wpłacić do kasy. Okazało się, że kasa takiej dużej gotówki nie chciała przyjąć wyrazu. I pan pojechał do banku spółdzielczego w swojej firmy. Tam niestety kwoty zapłacił jakąś poważną kwotę prowizji. Stąd jest to po zamieszaniu do pytania. Jakbyście państwo wiedzieli, o co chodziło. Każdy bank rządzi się swoimi
nie wiem, prawami, regulaminami, opłatami trudno na to mieć wpływ. Natomiast co do kasy, no to faktycznie tutaj jest pewna instrukcja kasowa u nas w urzędzie. Ona wynika też z pewnych norm bezpieczeństwa. My jesteśmy bankiem i przyjmujemy bieżące opłaty najczęściej od naszych mieszkańców, którzy pewne niewielkie kwoty typu podatek od nieruchomości, podatek rolny, czy jakieś opłaty tego typu za dzierżawę, na przykład terenu pod garażem wpłacają. No, być może podjęto decyzję, znaczy być może przerażono się taką ilością gotówki, która miała być wpłacona w kasie, nie wiem, trudno mi tak na gorąco do tego się odnieść, ale na pewno jest to przyczynek do tego, żeby porozmawiać jutro z panią skarbnik i spróbować zobaczyć, co się da w tym zrobić. Pan Marek Kaczewski. Ja mam na myśli tutaj realizację budżetu, tak, i wpływy, więc uważam, że tutaj Urząd Miasta i Gminy jest jak najbardziej dobrym klientem banku, banku spółdzielczego, tak, także ja myślę, że należałoby tam ponegocjować też się z nimi, bo oni są bardzo elastyczni, jest tak, zwłaszcza. Proszę bardzo, to jeszcze? Od czasu to myślę. Ja mam takie pytanie, czy Państwo macie mniej więcej statystyki, jaka część tych pieniędzy wydanych na cele inwestycyjne w Wschowie była zrealizowana przez firmy wschowskie i czy ewentualnie jest jakaś szansa na to, żeby poprawiać ten współczynnik, czy możemy takich jakichś wariantów współpracy się dopracowywać, żeby obecne zadania czy przetargi, które były przygotowywane w Wschowie, byłyby w taki sposób przygotowywane, żeby więcej pieniędzy Wschowie mogły wygrywać. Znaczy, to... To znaczy tak, panie Krzysztofie, ustawa o zamówieniach publicznych jest taka w Polsce. Ja nie mówię o zamówieniach prawnych. I jednym z może budzącym duże emocje aspektem działalności rządu jest mowa o nieprawidłowościach związanych z organizacją przetargu. Ja mam dzisiaj taką satysfakcję, że na pewno odkąd ja jestem burmistrzem, nie zakwestionowano żadnego przetargu, który był w naszej gminie realizowany, a były różne kontrole. Pan Zbigniew się uśmiechnął, to jest taka jedna sytuacja, ale ona... Czy to dalej chciałbym? Ona jest... Znaczy my uważamy, że jest wszystko okej. Okay. No, natomiast... Jest ktoś, kto uważa, że niekoniecznie i niech udowodni swoje racje. Na dzisiaj sprawa jest otwarta, więc traktuję jako jej nie ma. To jest wstęp taki, bo oczywiście można poprzez pewne zapisy w specyfikacji legalne, oczywiście o tym mówimy, pewne zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo utrudnić komuś skarb, albo ułatwić, albo inaczej, uniemożliwić, albo umożliwić. Natomiast cała reszta to już niestety musi być zawarta w ofercie. Albo ta oferta będzie najkorzystniejsza, czy tutaj najtańsza, no albo nie. I trudno jakby z tym jakby dalej polemizować. Ja powiem Państwu coś, co jestem w stanie udowodnić, nawet pewnie taki wykaz, gdyby trzeba było, to jesteśmy w stanie przygotować. Otóż wszędzie tam, gdzie mamy możliwość złożenia zamówienia z tak zwanej wolnej ręki, czyli poprzez zebranie ofert, badanie, to się nazywa badanie rynku, bo obowiązuje nas ustawa o finansach publicznych, że nawet jeżeli wartość zamówienia jest poniżej progu zamówień publicznych, czyli poniżej 14 tysięcy euro netto, to i tak powinniśmy badać rynek, żeby wybrać najkorzystniejszą ofertę, bo wydawanie publicznych pieniędzy powinno być tam gospodarne, celowe i tak dalej, czyli nawet teoretycznie można, ale praktyka jest taka, że przynajmniej jakieś dwie firmy powinny być zapytane i powinno być porównane, która oferta jest lepsza. I w takich sytuacjach, kiedy nie trzeba ogłaszać przetargu, no nie wiem, nie mam statystyk, czy to jest 90%, ale podejrzewam, że to jest tego rzędu współczynnik, jeśli nawet nie wyższy, jeśli nie bliski 100%, bo nie równy, ale bliski 100%,
to na pewno kierujemy te oferty do miejscowych firm i wybieramy oferty miejscowych firm. I to mogę zrobić w majestacie prawa, nie wysyłam takich ofert, nie wiem, Boleszna, Głogowa do Poznania, tylko koncentrujemy się na dwóch, trzech, czterech firmach, ale wtedy miejscowych i mamy stuprocentową gwarancję, że to zlecenie z gminy dostanie firma miejscowa. Jest wiele przetargów w zakresie nie budowlanych, tylko takich na dostawę towarów, na pewne usługi, gdzie też regularnie wygrywają miejscowe firmy i startują te przetargi. Gdzie ja dzisiaj widzę problem? Ale to jest moje spojrzenie, Państwo możecie mieć inne i nawet chętnie bym poznał, jeżeli macie inne. Otóż ja widzę problem w wygrywaniu przez miejscowe wschodzkie firmy przetargów na roboty budowlane, ale również myślę drogowe, takie większe prace. Z reguły to jest tak, w przypadku rewitalizacji, kolegium, wcześniej, nie wiem, sala gimnastyczna przy gimnazjum numer 2, z takich większych inwestycji, prace drogowe, kanalizacyjne, ale też my w tej chwili, jeżeli to są drobne prace kanalizacyjne, to realizujemy je poprzez spółkę komunalną, która jest miejscową firmą, zatrudnia praktycznie prawie tylko i wyłącznie mieszkańców naszej gminy. Natomiast większe prace kanalizacyjne, te dofinansowane z Unii Europejskiej, to są prace, gdzie rząd wielkości kontraktu jest na pewno ponad 1 000 000 zł. W przypadku przyczyny dolnej jest nawet ponad 2 000 000 zł. I wówczas przy takim zakresie robót musimy postawić, tak uważam, że musimy postawić pewne warunki dotyczące wiarygodności firmy, która przystąpi do takiego dużego kontraktu w zakresie dysponowania sprzętem, pracownikami, doświadczeniem w wykonywaniu tego typu prac. To są powszechnie stosowane praktyki. No i tu pojawia się problem, że faktycznie na miejscu tu we Wschowie, w naszej okolicy, nie zawsze albo rzadko zdarzają się firmy, które mogą tak tych większych wyzwań się podjąć. Natomiast kilka razy udało się, ale to była inicjatywa oddolna właśnie wschodzkich przedsiębiorców. Kilka razy udało się stworzyć takie konsorcjum, które składało się z dwóch, trzech miejscowych firm. Wtedy ten potencjał rośnie i zdarzało się, że takie konsorcjum realizowało przedsięwzięcie. Między innymi budynek podurząd skarbowy, który był remontowany za pieniądze gminne, był realizowany przez takie konsorcjum właśnie tutaj z udziałem właśnie miejscowych firm. Budynek na ulicy Pocztowej po dawnym sądzie to też przykład takiej realizacji. Natomiast to jest rzadko, ja to potwierdzam. Natomiast jak zrobić. Nawet był kiedyś taki postulat, też Państwu powiem, ze strony któregoś z radnych, gdzieś na Radzie Miejskiej już była taka dyskusja, żeby może spróbować zadania jakby dzielić, czyli robić mniejszymi etapami, żeby właśnie mogły mniejsze firmy je realizować. No ale mamy dwa zagrożenia tutaj. Dzielenie zamówienia w sposób nieuzasadniony to też podlega tam określonym sankcjom. I druga rzecz, no nie zawsze racjonalnym, ekonomicznym jest dzielenie, rozdrabnianie. No. Wykonanie większej ilości prac przekłada się często na niższą cenę jednostkową i to jest też konkretny zysk, a zawsze, a szczególnie w czasach kryzysowych, no powinniśmy na to patrzeć. No. Ja też myślę, że na takim spotkaniu jak dzisiaj nie rozwiążemy tego problemu. Możemy powiedzieć, że jest taki problem, możemy postawić sobie, że mamy takie zadanie wspólnie, ja też, żeby jakby działać tak, że z jednej strony musi to być działanie legalne, zgodne z prawem, ale z drugiej strony, żeby były to warunki przetargowe sprzyjające temu, żeby przynajmniej nie eliminować tak miejscowych firm do startu i na przykład powołanie takiej grupy doradczej, która na roboczo mogłaby omawiać nie tylko z burmistrzem, ale wtedy ja proszę pracownika od zamówień publicznych, nie wiem, proszę radcę prawnego i możemy taki panel
roboczy w urzędzie zorganizować, gdzie posłuchamy Państwa, nie wiem, postulatów, może wskażecie, gdzie napotkaliście na przykład w konkretnym przetargu, w konkretnej specyfikacji na zapisy, które Wam, nie wiem, przeszkodziły, uniemożliwiły i zastanowimy się, jak w przyszłości unikać takich zapisów. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, mam takie pytanie na temat melioracji. My jesteśmy rolnikami, którzy mamy trochę więcej, 1-2 hektary. Na terenie tej gminy jest spółka powiatowa, tak to się nazywa. I jeżeli się tam zajdzie, to tam jest taki pan prezes Kokot. Nie widziałem ani jednego człowieka. Ostatnio 2-3 dni temu, żeśmy mieli dosyć taką ostrą wymianę zdań. Chciałbym zadać pytanie takie, czy istniałaby możliwość powołania spółki gminnej? Ze względu na to, że większość dróg śródpolnych to są drogi gminne, przepusty, które tam leżą, niestety to są na drogach gminnych, ale ja mówię do pana Kokota, że chciałbym tylko pozwolenia na piśmie i za darmo to wykonam. Porozumiewam te przepusty, które są zarwane, które nie są już drożne. To się okazuje, że tak, właścicielem jest gmina, w zarządzie spółka, nic nie można zrobić, a jak cokolwiek wykonamy sami, mamy ze sobą wolę budowlaną, jesteśmy karani i to jest koniec firmy. Bo jak się otrzyma wyrok sądowy, niestety można się na emeryturę wybić. Dziękuję bardzo, bo inne gminy już to właśnie robią, że powiatową spółkę we wschodzie chcą rozwiązać między innymi gmina Szybnikowa, że to myślę. I pytanie moje, czy na terenie gminy schowa mogłoby coś takiego być powołane, ze względu na to, że jest tu przede mną akurat pan Tyszkiewicz, który ma tysiące hektarów i pan Kokot nie chce zrozumieć, że 30 zł czy 25 zł płacenia za melioracje nie jest kwotą adekwatną do odszkodowań, że my nie możemy wierzyć w tego. Bo tam chodziło o hektary po prostu nieużytków, które nie są zagospodarowane, a pan Kokot niestety tłumaczy, że 25 zł nie wystarczy. Dziękuję. No i znowu niezręcznej sytuacji pan mnie wystawia, bo na temat działania powiatowej spółki wodnej no niewiele ja osobiście mogę powiedzieć. Ta spółka jest tworzona przez generalnie rolników, mają swoich delegatów, poszczególne wsie. Są demokratycznie wybrane władze w postaci zarządu, prezesa tego zarządu i to bardziej jest pytanie do delegatów poszczególnych wsi, którzy mogliby na forum czy zebrania, zgromadzenia tej spółki, czy poprzez pracę zarządu tej spółki składać tam stosowne postulaty, krytykować, ba nie wiem, wystąpić z wotum nieufności dla prezesa, zmienić zarząd, no to są pewne demokratyczne prawa, które mogą być używane. Natomiast co do postulatu, czy propozycji powołania, czy odłączenia się, czy wyjścia z powiatowej spółki wodnej, powołanie czegoś takiego na obrębie gminy, no to jest pierwszy głos, który słyszę w tej sprawie i trudno na podstawie jednej opinii podejmować tego typu decyzje, tym bardziej, że to nie jest decyzja burmistrza, nie jest decyzja samorządu, tylko jest to decyzja właśnie tych delegatów, którzy wyraziliby wolę funkcjonowania w tej chwili w strukturach gminnych. No więc jeżeli takie postulaty by się zaczęły jakby szerzej pojawiać w poszczególnych wiosek czy poszczególnych środowisk rolniczych, to na pewno no, trzeba by się nad tym zastanowić i nie sądzę, żeby burmistrz czy samorząd gminy jakoś blokował i przeciwdziałał tego typu inicjatywie oddolnej. Jak trzeba będzie, no to będziemy wspierać ją, udostępnimy na zebranie salę wiejską bezpłatnie, pewnie jakaś herbata się znajdzie wtedy, no i tak dalej. Natomiast no, nie jest to zadanie takie no, wprost wpisujące się w działalność urzędu. My na pewno możemy odegrać rolę taką pomocniczą w zakresie jakiejś opinii prawnej, udostępnienia właśnie lokali, ale to sami ludzie muszą zadecydować, w jakiej spółce ewentualnie chcą funkcjonować. Ja proszę tego działania na zasadzie tych rodzimych firm i dzielenia przetargów czy robienia jednego dużego odnośnie drogownictwa, nie wiem. Że można takie coś zrobić, niekoniecznie musimy robić przykładowo przetarg jeden duży na wykonanie mas na gorąco, mas na zimno, chodników, dróg gruntowych i tak dalej, co zawiera ten przetarg. Równie można zrobić 3-4 przetargi na poszczególne zadania. I to już praktycznie przyglądam się temu no, kilkanaście ładnych lat, gdzie to już jest większa ten przetarg, a nie idzie właśnie w tym kierunku, żeby mogły przykładowo 2-3 firmy ze sobą wziąć
ostatecznie mogłaby jedna firma wziąć coś, kto tutaj nie robi, a może robi. Także nad tym bym prosił jakieś tutaj uwagi do tego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Jirko, padło hasło, że czas na kanał. Właśnie widzę, że tu jest czas, pokazuje mi to, że... Ale to jest to bardzo proszę, pan Wiskowski. Ja myślę, tylko to nie leży akurat w kompetencjach pana burmistrza. Urząd pracy, no ale troszeczkę na temat szpitala można było jeszcze porozmawiać, bo... Ale to raczej z panem starostą, wydaje mi się. Także na następne spotkanie myślę, że powinniśmy zaprosić pana starostę jeszcze. My nie rozwiążemy wszystkich problemów, bo za chwilę możemy wejść na problematykę wojewódzką, która też ma jakieś piętno do ciśnięcia obecnie. Proszę. Jakimi kryteriami kierowało się Biuro Promocji Miasta, wysyłając te zaproszenia? Bo powiem szczerze, że wielu moich znajomych, którzy prowadzą działalności gospodarcze, nie dostało zaproszeń. I byli bardzo zdziwieni, bo wchodząc nawet na stronę Urzędu Miasta, nie było informacji, prawda? Nie było informacji, nawet dzisiaj sprawdzałam. Ponieważ pod zaproszeniem podpisał się pan burmistrz, więc pan burmistrz odpowie na to pytanie. Szanowni Państwo, nie było jakichś szczególnych kryteriów. Ja tylko mogę Państwu powiedzieć tak, że podmiotów, przedsiębiorstw czy osób prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowane w naszej gminie, no jest no wcale nie mała liczba i mieliśmy do wyboru tak, albo tak jak po kolei z ewidencji działalności gospodarczej, którą prowadzi gmina, wysłać nie wiem, tysiące zaproszeń i pytanie, jak przygotować się na sytuację taką, że wszystkie osoby przyjdą, no to musielibyśmy, nie wiem, niezłą halę sportową wynająć na takie spotkanie. To jest, jak zaznaczyłem, pierwsze spotkanie, takie rozpoznawcze, takie, w którym chcemy jakby dać sygnał, że chcemy z przedsiębiorcami się spotykać jako samorząd, przedstawiciele samorządu i rozmawiać. Wytypowaliśmy przedstawicieli różnych branż. Nie ukrywam, że kierowaliśmy się w pierwszej kolejności takim kluczem, że wskazywaliśmy, na pewno zaczęliśmy od firm, które w jakiś sposób już współpracowały z gminą poprzez właśnie jakieś zlecenia, przetargi, zamówienia, nie wiem, wydawanie jakichś decyzji czy zabieranie głosu na etapie planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie był jakiś ślad, tak u nas w urzędzie, że ta firma faktycznie działa, że te osoby są aktywne i biorą udział w takim życiu również samorządowym. Tak było nam łatwiej, nie ukrywam, tak? Natomiast ja na samym wstępie powiedziałem i to z całą mocą w tej chwili powtórzę, że zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób, które być może, a może na pewno chciałyby na takie spotkanie przyjść, nie zostały formalnie zaproszone. Ja myślę tak, że jeżeli takie osoby z Państwa otoczenia, bo tu Pani wypowiedzi pojawiło się takie określenie, że koledzy czy znajomi, nie? Czyli powiem tak, że jeżeli takie osoby wyrażały wolę przyjścia, Państwo wiedzieliście, że jest takie spotkanie, to można było zrobić dwie rzeczy, tak? Albo zaprosić taką osobę na to spotkanie, co mogłoby być uznane za, no może wątpliwości niestosowne, no bo nie Państwo jesteście organizatorami, ale można było zrobić drugą rzecz, a mianowicie nie wiem, zadzwonić czy skontaktować się z Wydziałem Promocji albo wręcz nawet, nie wiem, bezpośrednio przez sekretariat, nie wiem, ze mną czy z zastępcą i zadać pytanie, czy taka osoba, która nie dostała zaproszenia, a chce przyjść, czy może. I na pewno byście Państwo usłyszeli, że może. Nie byłoby problemu. Natomiast jeszcze raz powtarzam, uczymy się i na pewno organizując kolejne spotkanie, spodziewam się, że tych zaproszeń będzie jeszcze więcej. Pytanie, czy nie trzeba będzie myśleć o większej sali. Generalnie rzecz biorąc, znajomy na stronę internetową, no i po prostu tam nie było nic o spotkaniu, że jest przedsiębiorcami. Nie było w mojej gestii, żebym kogoś brała na zebranie się. Dokładnie.
słyszałem to, co pan powiedział na początku. Od tego jest dużo promocji, od tego jest telefon do mnie publiczny. Warto proszę zadzwonić, zadać pytanie, tak? I z pewnością udzielimy wszelkich odpowiedzi. Czy ktoś z państwa jeszcze? Bardzo proszę. Wracając do problemu miejsca, to jest naprawdę duży problem, jeśli szczególnie jest słychać klientów, którzy przyjeżdżają z pobliskich miejscowości, kiedy jest wtorek, piątek, jest dzień targowy i przy targowisku nie ma miejsc parkingowych. To jest, mi się wydaje, problemem dużym. Nie wiem, czy jest jakiś plan zagospodarowania tego terenu przy ulicy Lipowej, bo tam jest duży plac zieleni, może tam byłby pomysł, żeby coś takiego stworzyć. Druga rzecz, może mały problem tutaj dla państwa, ale brak zagospodarowania placów zabaw na przykład w Wrocławiu, bo mam małe dziecko. Gdzie nie ma jakiejś parki, nie pani? No, na przykład w Lublinie. Była teraz podarowane, ale dzieci nie są w tym na plaży. No, tam jest dużo terenu. Można na przykład w Lublinie to nie ma. Szanowni Państwo, to ja w takim razie pozwolę sobie jakby przejść do drugiej części naszego spotkania i poprosić o jeszcze pozostanie z nami, już trochę mniej zobowiązującej formule do skorzystania ze stołów, które znajdują się obok pana Jurka. Aha, będzie to też okazja do takich rozmów, nie wiem, może mniej oficjalnych, kuluarowych, można i z nami, i między sobą. Jest to okazja też, że Państwo sami ze sobą, tak, spotkaliście się w jednym miejscu i też jest okazja do tego, żeby wymienić poglądy, czy zapytać może już mniej oficjalnie mnie, mojego zastępcę, czy pana Mierzowca. Do tego serdecznie w tej chwili zapraszam, ale pana Jurka bardzo serdecznie proszę o wymienienie dobroczyńców naszego spotkania, czyli tych, którzy zafundowali nam te strony poczesne. Dobrze, drodzy Państwo, dziękuję oczywiście także za to, że wsparł nas konstrukcyjno-gastronomicznie. Dziękuję bardzo panu Markowi Kaczyńskiemu i firmie Intermarché za te odmieniające się pomiski z węglinami, które zostały wykontrolowane właśnie w Intermarché, bo pora przyzwyczaić się do takiej myśli, że Intermarché jest także producentem węgli w Wschodzie. Tak więc Intermarché, firma stosowej się to w kwestii mięso-węgliniarskiej, w kwestii piekarniczej pan Gierczak, pan Gierczak, przepraszam. Dziękuję również serdecznie za wsparcie. Oraz również pierwszy muzyk pierwsze dostaliśmy. A często dostaliśmy także z najstarszej wschodzkiej firmy od pani Paul. I oczywiście zaprosił Państwa na degustację doskonałego piwa z Browaru Edis, z którym się bardzo miło współpracuje. Z Nowej Wsi. Piwa tego wielkim fanem jest Jarek Kapłowicz. Także myślę, że mili Państwo, spróbujcie wy. Dziękuję za tę pomoc, oczywiście. Ja to dziękuję bardzo Państwu za to, że pozwolili nam tutaj dzisiaj zrobić troszeczkę zamieszania i ustawili nam swoją salę, ale jeszcze jeden głos. W jaki sposób Państwo chcecie promować wschodzkich przedsiębiorców na zewnątrz? Mam myśli targi, na przykład targi farmów, to mają i tak dalej, bo wschodnie nie widać. Może ja odpowiem, tak? Że mogę. Wschodnie na tych targach kulinarnych się i gastronomicznych nie wystawia, prawda? My możemy. Ja nie mówię o mojej branży, ja mówię o różnej branży. My możemy co najwyżej, choć nie robimy tego zbyt często, możemy co najwyżej pobrać od Państwa materiały promocyjne na naszych stolicach, jeżeli takowe są. My możemy je pokazać. A od razu... Znam gminy, które wykupują na przykład 100 metrów na swoje gminy i tam lokują swoich przedsiębiorców. Na przykład na targach. Jest to możliwe. Nie ukrywam, nie będę w tej chwili strzelał kwotami, ale są to wydatki bardzo, bardzo wysokie. Pytanie, czy z nas na postać, krótko mówiąc. A ja mówię, zapraszam Państwa na nasz mieszczański program produktów tradycyjnych, który będzie
2 i 3 lipca i zapraszam pana serdecznie do wystawienia się ze swoimi wyrobami, oczywiście w zarazie. Pan Tadeusz Kandys jeszcze raz. Jest on władz za miejsce. Dosłownie. Jeszcze raz chciałbym odnośnie tu panią poprzeć odnośnie tych placów, zabaw. No i jednocześnie działania Straży Miejskiej. Straż Miejska miała nam służyć ku porządkowi, a nie ku czajeniu się na koło postoju taksówek czy gdzieś z metrówką komu przywalić stulę, nie? Bo działanie Straży Miejskiej naprawdę jest opłakane we stole. Albo trzeba się wziąć za to i zrobić z tym porządek. I nie tylko pod lampą chodzić we sobie i wyjść na osiedla, wyjść tam, gdzie ci państwo, ja nie jestem przeciwnikiem trzymania zwierząt, bo mam zwierzęta, jestem zwolennikiem, ale jestem przeciwnikiem tych psich odchodów, gdzie nasza Straż Miejska ma ciemne okulary. Ja jestem gotowy, naprawdę, jeżeli Straż Miejska z tego samochodu bym ich wyjął i troszeczkę jestem gotowy przeznaczyć nieodpłatnie nawet 2 konie, na których będą jeździć. Nie, to są miasta, w których to się sprawdza. No i troszeczkę bym wyjął ich z budynków, postawił ich na drogach, a tak, patrzę, na ulicy stoi, nie wiem, czy pilnuje strażnik policjanta, czy policjant strażnika i za chwilę leci, mierzy, zakłada jakiemuś dziadkowi blokadę na koło. To jest troszeczkę, no nie wiem, czy to jest postawa taka obywatelska. Oni pracują za nasze pieniądze. Ja to wielokrotnie, jak i policji, tak Straży Miejskiej tłumaczyłem, no nie jestem lubiany akurat przez te dwie instytucje, także ja byłbym naprawdę skory, tak jak mówię, nie na rok, na próby dać konie. Zobaczymy, co oni zrobią. My mamy parki nieprzeglądane, o tu przez ten park fajnie się jeździ z tym samochodzikiem, przez jakiś następny. Mamy parki, mamy osiedla boczne. Ja bym chciał zobaczyć ich działanie. Nie tylko wylecieć i stówka. Stówki to naprawdę za to jakieś złamania takie konkretne. A nie tutaj się uganiać, bo jestem szczęśliwy, że już te radary spadły, nie? To jest to człowiek, który się spieszy. No. Trochę nadrociwy. Jak zwykle służby mundurowe generalnie nie są lubiane, ponieważ są służbami restrykcyjnymi i zawsze budzą emocje. Ja Państwu podam bardzo proste 2 przykłady. Z jednej strony, w okolicy osiedla, na którym ja mieszkam, 2 osoby, które osobiście znam, z gatunku moich sąsiadów. Jedna osoba wyprowadziła psa bez smyczy, pies sobie pobiegł i skoczył na dziecko jednej pani, która też akurat wyszła z dzieckiem, tak? I akurat pojawił się strażnik miejski, jest interwencja i osoba z psem z wielkimi pretensjami, bo strażnik zaczął pouczać, że smycz i tak dalej. No skończyło się ostatecznie mandatem i teraz tak, osoba, która wyprowadzała dziecko, chwaliła i wręcz pod niebiosy wychwalała Straż Miejską, osoba, która wyprowadzała psa, przysłowiowe psy wieszała na Straży Miejskiej i powiedziała, że trzeba zlikwidować tę instytucję. Drugi przykład. Na prywatnej posesji, ale tak właściwie na granicy prywatnej posesji i drogi gminnej, pojawiły się jakieś tam, powiedzmy, śmieci. Ustalono, kto jest sprawcą tegoż rzeczy. I teraz tak, zawiadomił obywatel, że no, chodzi tam na spacer, no brzydko to wygląda, no trzeba to usunąć, zainterweniować. Straż Miejska zainterweniowała, okazało się, że można na podstawie tych śmieci ustalić, bo często niestety dla sprawcy zostawia tam jakieś dane adresowe. I teraz tak, osoba, która z śmieci zniknęły, osoba, która zainterweniowała, przysłała list z podziękowaniami za szybką, sprawną interwencję Straży Miejskiej, osoba, która musiała zapłacić mandat i posprzątać te śmieci, znowu przysłowiowe psy, że się czepiają, że mandaty, że restrykcje i tak dalej. Nigdy nie będzie tak, że służby takie jak Straż Miejska czy Policja będą powszechnie przez wszystkich lubiane, bo czasami niestety poprzez przymus wymagają zastosowania się do porządku. Oczywiście zgadzam się z panem Tadeuszem, że to też są ludzie i zakładam, że również czasami przesadzają, tak, w tej interwencji. I na ten temat pan Andrzej jest świadkiem. Co najmniej kilka razy w roku rozmawiamy z komendantem na takiej odprawie, uczulając, że
pouczać, jakby pomagać obywatelom, a nie karać. I powiem Państwu, że ta opinia, którą teraz wygłosiłem, przynajmniej znajduje potwierdzenie w statystykach, bo ilość tak zwanych pouczeń i interwencji w zestawieniu z wypisanymi mandatami, no to jest przysłowiowy dzień do nocy. Mandaty stanowią absolutną mniejszość w tych interwencjach, co też znajduje odbicie w kwotach, bo do budżetu te akurat kwoty wpływają, więc za mandaty takie porządkowe, typu złe zaparkowanie, właśnie pies bez smyczy, jakieś tam nieporządek na posesji, to są naprawdę śladowe ilości w skali roku. Natomiast niewątpliwie największą pozycją to były mandaty wynikające z przekroczenia prędkości. Teraz pan Tadeusz wygłosił dzisiaj opinię, że się cieszy, że fotoradary zniknęły, bo mamy takie dzisiaj regulacje prawne, które uniemożliwiają na dzisiaj robienie pomiaru prędkości przez Straż Miejską. Natomiast pytanie, czy mieszkańcy, nie wiem, Dębowej Łęki się ucieszyli, że teraz może szybciej sobie jeżdżą, bo kto jedzie przez Dębową Łękę 50 na godzinę, tak jak mówi przepis, a niestety w Dębowej Łęce zdarzały się potrącenia dzieci i różne inne niebezpieczne sytuacje, więc każdy kij ma dwa końce. Ja myślę, tak, wchodzimy już w pewne szczegóły. Ja myślę, że jak na pierwszy raz, to i tak jestem bardzo zadowolony, że i wywiązała się ta dyskusja i mieliśmy okazję się spotkać. Jeszcze raz Państwu dziękuję i zapraszam do rozmów już w mniejszym gronie, w mniej oficjalnym.